Mieliśmy próbne napełnienie Niecki basenu, czyli badanie szczelności szlamowania Niecki basenowej oraz próba obciążenia wstępnego żelbetowej Niecki basenu. Oczywiście przed tym napełnieniem nastąpiły pomiary geodezyjne, po tygodniu napełnienia również kontrolny pomiar geodezyjny i w tej chwili jesteśmy w trakcie spuszczania wody z basenu, które potrwa tydzień, tak samo jak trwało napełnianie. Nie mamy nieszczelności, nie mamy też odchyłek pomiarowych. Wiadomo, że są dopuszczalne delikatne odchyłki, natomiast z informacji geodezyjnych wynika, że takowych nie było w tym miejscu. Planujemy otwarcie basenu z dniem 1 września. Obiekt dysponuje dwoma misami basenowymi. Jedną misą do nauki pływania w miarach 6 na 12,5 oraz misą typowo basenową 12,5 na 25 pełnowymiarową. W tej misie również będziemy mieli wypłycony tor do nauki pływania, gdzie stała głębokość będzie 90 cm. Oprócz tego dysponujemy dwoma wannami jacuzzi i dwoma saunami, sauną suchą i sauną mokrą, więc to wszystko będzie w ofercie basenowej w Radziąkowie.